Wizyta w budowli zbudowanej w stylu romańskim wysysa z ciebie całą radość życia i sprawia, że wychodzisz z niej nie pamiętając już żadnego pozytywnego wspomnienia ze swojego dzieciństwa. Możliwe, że było to robione specjalnie, ponieważ 9 na 10 budowli romańskich to architektura sakralna, a jak wiadomo, jak trwoga, to do Boga. Podobno kiedy Amerykanie w więzieniu Guantanamo chcieli złamać więźniów, którzy po tygodniu zamknięcia w celi bez okien dalej nie chcieli współpracować, pokazywali im wnętrza romańskich kościołów, a ci tracili zmysły i mówili wszystko, na czym zależało wywiadowi amerykańskiemu. Chociaż łatwo jest z perspektywy czasu śmiać się i dokuczać architekturze z IX, X, XI albo nawet XII wieku, istnieją bardzo wymierne korzyści z prostego i pragmatycznego podejścia, które postaram się bardziej szczegółowo opisać w tym materiale. Bo chociaż większość budowli romańskich nie jest specjalnie urodziwa, to można ze spokojem używać ich jako wałów przeciwpowodziowych, podnośników dla statków transportowych albo prowadzić nimi eksplorację rowu mariańskiego bez obaw o to, że znajdujące się na dnie ciśnienie 1071 razy większe niż na powierzchni morza spowoduje chociaż delikatne pęknięcie w jednej dachówce naszego kościółka albo rotundy. Często powtarzanym i krzywdzącym mitem jest, że Polacy w trakcie kampanii wrześniowej do wojny obronnej używali kawalerii w walce z dywizjami pancernymi. Nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, że kiedy zbliżały się wojska pancerne Wehrmachtu, Polacy szukali najbliższej budowli romańskiej, wsadzali ją na platformę z kółkami i siali takie spustoszenie, że wśród wojsk naszych zachodnich sąsiadów do dziś zachowało się stwierdzenie w starogermańskim, które po polsku znaczy tyle co nadziać się na coś jak dywizja pancerna SS na romańską rotundę z połowy XII wieku. Wyobraź sobie ogromny garnek na zupę, do którego twoja babcia zamiast warzyw i bulionu wrzuca wzorce antyczne i idealne proporcje. Zamiast przypraw dorzucamy do tego zestawu doświadczenia zebrane przez pierwszych artystów tworzących na dopiero kształtujących się dworach francuskich, czyli sztukę karolińską oraz szczyptę podobnych doświadczeń na dworach germańskich, czyli wzorce ottońskie. Całość zalewamy oczywiście jakimś spoiwem, w tym przypadku będą to praktyki wyniesione z doświadczeń artystów bizantyjskich. W naszej metaforze te praktyki pełnią rolę wody i jest ich najwięcej, dlatego że sztuka bizantyjska to sztuka grecka, rzymska i wschodnia osobno, ale też razem, także jest tego po prostu bardzo, bardzo dużo. I taki właśnie zestaw na nowy styl architektoniczny to styl romański. To znaczy nowy, jeśli popatrzymy z perspektywy XI-wiecznego goblina, który właśnie wyszedł z jakiegoś lasu w okolicach Paryża i uznał, że zamiast polować na jenoty i pisać książki kucharskie 50 sposobów na korzonki, chce coś zbudować albo malować. Obecnie, jeśli w ogóle ktoś ma jakąś opinię na temat sztuki romańskiej, to jest to raczej takie ciężkie, przeciągnięte... Tak jak reakcja na przejeżdżającą na polskich drogach średnio co 0,001 sekundy 20-letnią Skodę Oktawię, albo wrażenia z przejazdu 2 przystanki komunikacją miejską. Styl romański po prostu już tak nam się opatrzył, a sama architektura ewoluowała tak bardzo, że jako jedną z cech sztuki romańskiej można ze spokojem wymienić po prostu nudność, taką trudną do opisania żadność. A co no? W palecie stylów architektonicznych budowle romańskie są jak czarne dziury pochłaniające energię od obserwatorów albo dementorzy. Oczywiście, jak to zawsze i wszędzie bywa, są równi i równiejsi, bo na przykład opactwo benedyktynów i w sumie cała infrastruktura zakonna w Tyńcu pod Krakowem, ufundowana przez Kazimierza Odnowiciela w fazie wczesnej popularyzacji sztuki romańskiej w Polsce, ma tyle wspólnego z prostotą i skromnością, co Floyd Money Mayweather albo salon Mercedesa. Tak więc pamiętaj, że żeby opisać ten styl dalej, potrzebne mi będą generalizacje i określenia, w które nie wpisze się absolutnie każda budowla powstała w Europie między IX a XIII, a miejscami XIV wiekiem, tylko powiedzmy 96 na 100 budowli tego typu. Yes, science! Głównym nośnikiem i najlepiej zachowanym do dziś świadectwem architektury romańskiej jest właśnie architektura tak zwana sakralna, czyli kościoły, kapliczki, ołtarze i przybudówki w stylu romańskim wykorzystywane przez głównie kościół katolicki, które są w niektórych częściach Europy tak popularne, że idąc przez jakiś park w trakcie popołudniowego spaceru łatwiej spotkać budowlę romańską niż wiewiórkę albo dom przypułkowy. Wynika to m.in. z faktu, że rozpoczęcie drugiego tysiąclecia, czyli okolice roku 1000, były interpretowane przez wczesnych monarchów i zwierzchników kościoła katolickiego jako okres absolutnie wyjątkowy. Wiedz, że coś się dzieje. Rozpoczęto wtedy plan milenijny, który był dość prosty, bo chodziło w nim w sumie tylko o jedno, czyli o budowanie jak najwięcej, jak najszybciej i na chwałę Boga. Wynikało to z faktu, że sama rola kościoła była nieco inna niż współcześnie. Poza miejscem, do którego twój wujek podjeżdża umytym dzień wcześniej w programie Premium samochodem, czyli po prostu jako miejsce kultu, kościół we wczesnym średniowieczu pełnił też różne funkcje bardzo mocno użytkowe, takie praktyczne. Był na przykład miejscem, w którym odbywały się regularne spotkania społeczności, no i do tego, co szczególnie ważne z perspektywy ludzi żyjących we wczesnym średniowieczu, dla których najazdy łupieszcze są tak popularne jak dla nas premiery nowych filmów Patryka Wegi albo bramki Roberta Lewandowskiego, bardzo, bardzo istotne było to, że kościół pełnił także funkcję obronną. Zbudowany na jakimś obszarze kościół pozwalał schronić się okolicznym mieszkańcom, którzy nie chcieli w trakcie kolejnego najazdu Głodomorów z sąsiedniej wioski skończyć jak orkowie pod Minas Tirith. W większości przypadków takie budowle umożliwiały też po prostu aktywne odpieranie ataków. Bo jak pewnie doskonale wiesz, najlepszą obroną jest atak, a trochę gorszą, ale też dobrą obroną jest po prostu obrona, a nie tylko czekanie. Typowa budowla romańska miała więc przed sobą bardzo ambitne zadanie, bo musiała włączyć w sobie tyle różnych wymagań i realizować tyle potrzeb, że trzeba było pójść na bardzo wiele kompromisów. Nie mogło być za ładnie, bo miało być użytkowo i względnie tanio, plus nie było za wielu zasobów. Nie mogło być jednak całkowicie nudno i szaroburo, no bo w końcu miało być sakralnie. Tak właśnie powstały niemal hurtowo budowle złożone z prostych brył, których schemat jest poznawany przez uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Romańskie zabudowania powstają na planie kwadratu, prostokąta, ewentualnie walca, a jak chcemy zaszaleć, to połowy walca albo połowy jakiegoś innego bardzo prostego ostrosłupa. Sprawiają dodatkowo wrażenie ciężkich i niemożliwych do ruszenia i dzieje się to głównie za sprawą bardzo grubych ścian i wykorzystania najczęściej kamienia, ewentualnie cegły przy tworzeniu szkieletu takiej budowli. Żeby dodatkowo podkreślić obronny charakter tych potworów, przeciętny budynek w stylu romańskim posiada okna tak wąskie, jak otwór w skrzynce na listy. To zwiększa bezpieczeństwo chroniących się wewnątrz budowli mieszkańców, bo jak doskonale wiesz ze swojego dzieciństwa, jeśli zakryjesz się kołdrą, to potwór stojący w twoim pokoju albo znajdujący się pod łóżkiem nie widzi cię, nie słyszy i nie może cię skrzywdzić. Sklepienia kolebkowe, poza tym, że były bardzo proste na etapie budowy, gwarantowały stabilność i odporność na warunki atmosferyczne. To wszystko składało się właśnie na pancerność budowli romańskich. Wyjątkowo ważne budynki, które miały pełnić rolę ważniejszych centrów, albo których budżet pozwalał na chociaż odrobinę szaleństwa, przypominały takie wielkie hale, a największe z nich możemy określić nawet mianem bazyliki. Tutaj warto wejść na moment w aspekt dość mocno techniczny. Słowo bazylika określa taki typ świątyni, która posiada co najmniej 3 nawy, czyli 3 wyraźnie odrębne części przeznaczone dla wiernych, przy czym klasyczna bazylika z okresu romańskiego będzie miała jedną tak zwaną nawę główną, która wyraźnie dominuje nad pozostałymi częściami kościoła i nie trzeba chodzić na studia z architektury, żeby to rozróżnić. A jak już jesteśmy przy dziwnych słowach, które poznają studenci architektury, to dwa określenia, które mogą być przydatne przy omawianiu budowli takiej typowej romańskiej, to przede wszystkim transept, czyli część, która oddziela prezbiterium od nawy głównej i leży w poprzek. To też bardzo łatwo zobaczyć, jeżeli wiadomo, czego szukamy. I często na transept mówi się zamiennie nawa poprzeczna, no bo w sumie to jest właśnie nawa poprzeczna. Dokładnie tak to wygląda. Do kompletu słownictwa, który pozwoli ci wejść na poziom C2 słownictwa romańskiego, warto dodawać tak zwany portal romański, czyli to takie artystyczne tiruriru nad względnie małymi drzwiczkami. I jeszcze jedno określenie, z którego nazwa może być pojęciem architektonicznym, ale może też być na przykład eliksirem z Wiedźmina albo potworem ze świata Game of Thrones, jest apsyda, czyli półkoliste lub wieloboczne pomieszczenie, które przylega czasem do nawy głównej, a czasem do transeptu. I to tyle, koniec traumy na ten odcinek, już resztę słownictwa będziesz znał albo znała, bo przechodzimy do kolejnej cechy sztuki romańskiej. Jeśli chodzi o rzeźbę, malarstwo i w sumie każdą inną domenę kreatywną i wytworu kultury, trzeba pamiętać, że wszystko to było nierozerwalnie związane z architekturą. I właśnie z kościołem w sumie. 99 ze 100 rzeźb romańskich było tworzone do kościołów. W sposób, jaki oczekiwał tego kościół, najczęściej jeszcze w ogóle zrobione przez artystów reprezentujących po prostu kościół. Po prostu tak było. It is what it is. It is what it is. Ściany i kąty kościołów w całej Europie wypełniała sztuka o tematyce dotyczącej chrześcijaństwa, która dopełniała wnętrze. Tworzono proste freski, czyli malowidła wykonywane na ścianach, na niezaschniętym do końca tynku, mozaiki, to akurat wpływ Bizancjum, widoczny szczególnie we Włoszech, które są najbliżej Bizancjum, no i pierwsze witraże. W sztuce romańskiej księgi tworzone ręcznie również można traktować jako sztukę. Na pewno widziałeś lub widziałaś jakiś rękopis ze wczesnego średniowiecza. Ilość pracy wkładana przez zakony, w których mnisi na 3 zmiany tworzą te piękne dzieła, można porównać tylko z wysiłkiem, jaki trzeba włożyć w przeczytanie lalki. Pomimo prostoty i nacisku na użytkowość, który bardzo mocno ogranicza architektom czy zajmujących się sztuką artystom eksperymenty, można oczywiście odnaleźć takie budowle czy takie dzieła kultury romańskiej, które były stworzone z olbrzymim polotem. Zdecydowanie łatwiej o takie zjawiska na zachodzie Europy, gdzie architektura i sztuka tak szybko jak spopularyzowała styl romański, zaczęła go jakoś zmieniać i ewoluować. W Polsce, gdzie styl romański jest tak naprawdę pierwszym pomysłem na to, jak budować cokolwiek w ogóle, będziemy mieć do czynienia z budowlami w większości przypadków naprawdę banalnymi i konstrukcjami, które mimo, że stoją ponad 900 lat, wydają się dalej być na etapie robienia elewacji, albo wyglądają jak osiedla, których budowę przerwano w połowie, bo deweloper uciekł z inwestycją na Cypr. W materiale na temat renesansu, który serdecznie Ci polecam, śmiałem się trochę z Polski, która wzorce renesansowe przyjęła, kiedy we Włoszech czy tam we Francji epoka ta już była w pełnym rozkwicie. Styl romański pod tym względem rozbija jednak całkowicie bank. W Polsce da się prześledzić ten nurt jeszcze do XIV wieku. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Bo jeszcze wtedy powstawały w naszym kraju pojedyncze rotundy, czyli takie mini kościoło-warownie na planie koła z romańską kopułą. Do tego czasu na zachodzie społeczeństwo zdążyło zachwycić się stylem romańskim, odrzucić go, zachłysnąć się gotykiem, znudzić się gotykiem i powoli wybiegać w kierunku renesansu. W ujęciu czasowym to trochę tak, jakbyśmy w przeciągu 50 najbliższych lat planowali powolutku stworzyć w Polsce pierwsze połączenie kolei parowej. Początek naprawdę solidnej fali romańskich wzorców w naszym budownictwie przypada w sumie na wiek po tym, jak pod Paryżem zaczęto zachwycać się pierwszymi budowlami w tym typie. Razem z nadzieją na to, że Polska będzie jeszcze w ogóle istnieć, Polska góra! Kazimierz Odnowiciel przyniósł wiarę właśnie w to, że sztuka romańska jest spoko. W XI wieku powstały liczne budowle będące wtedy symbolem potęgi nowego państwa z biało-czerwoną flagą. Polska góra! Większość z nich zachowała się jednak do dziś tak jak wiedza ucznia na temat rozterek bohaterów lalki na tydzień po sprawdzianie z lektury, czyli w bardzo niewielkim stopniu. W rozkwicie architektury romańskiej powstała katedra w Poznaniu, Gnieźnie, czy właśnie ten kościół benedyktynów w Tyńcu oraz Kolegiata Świętego Andrzeja w Krakowie. To są oczywiście symbole epoki, budowle, o których poczytasz w podręczniku albo usłyszysz w radio, ale pamiętaj, że poza tym powstał szereg budowli tak bardzo nijakich, że architekci na koniec budowy byli wdzięczni średniowieczu za to, że wszyscy tworzyli na chwałę Boga i nie trzeba było podpisywać się imieniem i nazwiskiem pod swoim projektem. Taki właśnie był styl romański. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że pod wieloma względami bardzo prosty, do przesady użytkowy i pozostawiający naprawdę niewiele miejsca na szaleństwo, którym uraczycie wielu twórców w kolejnych epokach. W wielu przypadkach, a na pewno w przypadku Polski, jako w miarę zorganizowanego organizmu państwowego, styl romański to był po prostu początek uczestnictwa w takiej kulturze europejskiej, którą można zamykać w kilka cech charakterystycznych i z uśmiechem na ustach i generalizacją pod pachą podróżować sobie po Europie, doszukując się dokładnie tych samych nurtów. Powiedzenie, że skromność, prostota i stosunkowo niewielki rozmiar, no i rozmach budowli romańskich może się podobać, jest pewnie prawdziwe, ale jednocześnie sztuka romańska, chociaż będziemy widzieć odwołania do niej później, blednie w porównaniu z jakąkolwiek późniejszą epoką, w sensie stylem architektonicznym w jakiejś epoce. Bo niezależnie od tego, jak bardzo byśmy się nie starali, to jednak na koniec dnia wychwalanie rotundy romańskiej nad kościołem chociażby z gotyku czy barokowym pałacem jest trochę jak tłumaczenie, że mieszkanie w akademiku jest lepsze niż dom na przedmieściach, bo nie trzeba kosić trawy. Chociaż znajdą się też tacy, co powiedzą, że nie da się po prostu robić takiego porównania, bo zestawienia ze sobą bez kontekstu stylów architektonicznych są jak porównanie Deutico z Boeingiem 747. Niby jeden wydaje się lepszy, drugi gorszy, ale one po prostu służą zupełnie innym rzeczom. No i to jest też takie przesłanie ode mnie na koniec, że historię, także też te style trzeba rozpatrywać po prostu w kontekście. Mam nadzieję, że kończysz ten film wiedząc nieco więcej na temat stylu romańskiego i mam nadzieję, że Ci się to przyda. A w sumie mam nadzieję, że Ci się to nie przyda, ale jeśli docierasz aż tutaj, no to jakby Ci się to przydało, no to fajnie. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Zapraszam Cię, żebyś zaglądnął czy zaglądnęłam na mojego Instagrama, no i żebyś została na dłużej z moim kanałem. Cześć!